Wiecie już, kim jestem, prawda? Ale jeszcze mnie dobrze nie znacie, więc opowiem wam trochę o sobie. W bibliotece, w przytulnym mieszkaniu, wypoczęty tuż po śniadaniu, na lekturę mam wielką ochotę, więc najczęściej odkładam robotę. Lubię książki przygodowe, historyczne i naukowe, a najbardziej przyrodnicze, albo takie, w których życie opisane jest prawdziwe, a postacie są jak żywe. Po obiedzie, przy deserze, znów niechęć czytania bierze. Znów odkładam więc robotę, co mam robić, robię potem. I do książek się wymykam. Czytam, 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 czytam. A tu wieczór już za pasem. Ktoś otwiera drzwi z hałasem. Książka z ręki mi wypada. Któż się tu pomocy skrada? Kto zakłóca swój błogi? Lepiej wezmę za was nogi. Na półeczkę daję nura. Teraz w lewo. O, jest dziura. Z niej już prosta wiedzie droga do mojego pokoiku, w którym książek mam bez liku. Cichuteńko drzwi zamykam i znów czytam, czytam, czytam. To mój portret jest kolego. Portret mola książkowego. My jesteśmy mole książkowe! Mole książkowe! Mole książkowe! Zgrabne, ładne, mądre i zdrowe! Mądre i zdrowe! Hej! Jak widzicie, bardzo lubimy książki, ale wcale ich nie zjadamy, tylko czytamy. A przy okazji sprawdzamy, czy dzieci dobrze się z książkami obchodzą, czy nie wyrywają im karty, nie brudzą, czy czasami po książkach nie rysują. Lepiej tego nie róbcie, wtedy bardzo się złościmy i robimy różne psikusy. Dzisiaj przyjście do biblioteki w bardzo ważnej sprawie. Słyszałam, że zostaniecie dziś oficjalnie pasowani na czytelników biblioteki. Ale najpierw musimy sprawdzić, czy posiadacie już jakieś czytelnicze umysły i czy posiadacie już jakieś czytelnicze umiejętności. Książki, to książki czyta, ten jest.
Przy książce. Przy książkach ślicznych. Nie pij i nie jedz przy książkach ślicznych. Dziękujemy bardzo ładnie. Drugi punkt, kto przeczyta? Proszę, zapraszam. Książki dla was w ramach programu rządowego w Instytucie Książki, ufundowane przez Instytut Książki. Instytut Książki, tak? Tutaj musisz patrzeć, to każdy będzie z was miał pamiątkowe zdjęcie. Pasuje cię na czytelnika. I możesz tutaj do pani po nagrodę. Pasuję cię na czytelnika. Pasuję cię na czytelnika. Pasuję cię na czytelnika. Pasuję cię na czytelnika. Jakie imiona mają braciszek i siostrzyczka, którzy w lesie spotkali chatkę zrobioną z pierniczka? Ty byłeś pierwszy, tak? Widziałam Jaś i Małgosia. Ślicznie, Rita. Jaś i Małgosia. Za siedmioma górami, za siedmioma rzekami żyła sobie królewna z krasnoludkami. Czy już wiesz, kto w tej chatce mieszka? No przecież to proste. To. Wierzę, byłaś. Antosia? Ślicznie, brawo! Chłopiec z bajki znany, z drewna wystrugany. Kiedy kłamał w głos, strasznie rósł mu nos. Uba, nie pamiętam tego nazwy. Proszę. Pinokio, ślicznie, brawo. Kolejny. Jaka to dziewczynka ma roboty wiele, a na pięknym balu kupi pantofelek? Proszę. Proszę. Nie. Proszę. No, proszę. Ślicznie, brawo dla ciebie. Brawo. Kolejny. To bardzo znany miś, którego przyjacielem jest chłopiec, Krzyś. Czerwony kubraczek, wesoła mina, od zjedzenia miodu każdy dzień zaczyna. Chłopiec przy oknie. Proszę. Jak? No nie, prawie, dobrze. Jak na imię? Brawo. Miś. Powiedział miś puchaty. Miś Puchatek, dobra odpowiedź, ale kolejno zupełnie o imię. O imię, tak, to był Kukuś Puchatek. Czyli co, umiecie czytać, pisać, znacie bajki, to będziecie za chwilę pasowani na czytelniku biblioteki szkolnej, ale wcześniej mam tu nagrodę.
dla najlepszego czytelnika z waszej klasy. Jak myślicie, kto to jest? Hania. Dobrze. Nie trafiamy. Wiktor Widerożyński. Kto? Wiktor Widerożyński. Kto? Wiktor. Czyli tak, Wiktor. Brawo, trafiły. Pasuje cię na czytelnika. Można się uśmiechnąć, bo to jest radość.